Siemaneczko, z tej strony Krzysiek Aysen Szymczak i jestem oczywiście tutaj z wami, żeby troszkę porozmawiać. Ostatnio mówiłem, że wydam troszeczkę takich materiałów vlogowych, w którym porozmawiamy sobie o sytuacji, która jest na scenie sportowej, o różnych innych tematach życiowych, ponieważ chciałem to też prowadzić na swojego YouTube'a, ponieważ odradzamy troszeczkę kanał, więc jeżeli tu jesteś i spodoba ci się materiał, prosiłbym o zostawienie łapeczki w górę oraz skomentowania tego to materiału. Powiedzcie, jak dla was wygląda sytuacja z Virtus Pro. Także zaczynamy. Jak zapewne wiecie, w dniu 21 stycznia Virtusi pożegnali się z Majorem w Bostonie oraz statusem Legend. Była to bolesna porażka, ponieważ wydaje mi się, że nic bardziej nie mogło wpłynąć na psychikę niż tak mocna porażka. W ciągu 3 meczy, które rozgrywali Polacy na turnieju, udało się zdobyć tylko około 16 rund. 16 rund w ciągu 3 meczy to jest wynik, który pozwala na wygranie tylko jednej mapy. A co oznacza, że Virtusi niestety z niechlubnym wynikiem zostali najgorszą drużyną tego Majora. Czy to jest powód do obaw? Czy jest to koniec, patrząc na to, co piszą Virtusi? No warto się akurat zastanowić. Także przeanalizujmy sobie sytuację, jaka jest w tej chwili w mediach. Ja także mam swoją osobistą opinię, w którą mogę wam wyrazić. Jak widzicie, posty, czy to Paszy, czy to właśnie pozostałych zawodników Virtus Pro oraz różnych mediów mówią samo za siebie. Virtusi jakby chcieli kończyć ze sobą grę. To jest niesamowicie słaba sytuacja, chyba dla wszystkich kibiców w Polsce. Gdyby Polacy zakończyli swoją karierę w tym momencie, w którym aktualnie są, to był chyba najboleśniejszy czas, jaki mógłby ich spotkać. Zobaczcie, że był czas świetności, ile turniejów dobrze rozegranych przez tą drużynę. To właśnie Virtusi natchnęli nasz kraj i wszystkich ludzi do tego, aby Counter-Strike i scena e-sportowa się rozwijała. To drużyna, którą według mnie nigdy nie zapomnimy z tego względu, co tak naprawdę oni zrobili dla naszego e-sportu. Gdyby nie pojawili się Virtusi, nie byłoby tyle ludzi w Polsce grających w Counter-Strike'a, nie byłoby tyle osób, które jechały ostatnio, gdy był Major na PGL-u, gdy pojawiały się imprezy z IMA Katowice, gdzie jeszcze Polacy rozgrywali znakomite spotkania. Zobaczcie, jak rozwinął się nasz kraj, ile imprez teraz powstaje nie tylko w Polsce, ale także na scenie międzynarodowej. I to wszystko idzie w jak najbardziej dobrym kierunku. Także gdyby pojawiła się jakaś decyzja o tym, że Polacy kończą ze sobą grę, gdyby były jakieś roszady typu zmiany w składzie bądź przejście zawodników do różnych innych teamów, szczerze mówiąc, nie byłbym zaskoczony. Ale moja opinia jest taka, że przynajmniej chłopacy powinni spróbować swoich sił do IEM-a w Katowicach. Na IEM-ie mogą jeszcze wykorzystać swoją szansę. Kryzys trwa już co prawda bardzo długo, bo wiemy, że to już się w sumie pojawia od 2017 roku, gdzie co prawda Virtusi mieli tam te imprezy, w których grali dobrze, mieli przecież 2 razy drugie miejsce, bodajże też na Starladerze, gdzie no, zabrakło szczęścia, tak? No ale czegoś zabrakło, tak? Czegoś zabrakło. Bardzo dużo osób wypowiadało się w ogóle, że Virtusi przygotowywali się indywidualnie do tego turnieju, do Bostonu teraz, do tego Majora. Dlaczego? Bo większość osób widziała ich w różnych indywidualnych grach, gdzie siedzieli na Faceicie, gdzie sobie grali w jakieś gierki. Może to jest prawdą, może nie, ale nie powinniśmy spekulować. Bo także to, co pojawiło się w wczorajszym dniu na czacie, co widziałem, było dla mnie szokiem. Było dla mnie szokiem, ponieważ pierwszy raz w życiu zobaczyłem taką sytuację na czacie, że Polacy, dumny naród, który wierzył przez tyle lat w tak mocną ekipę, Virtus Pro, nagle przy porażkach, gdy Polacy zaczęli mieć gorsze dni, bo nie ukrywajmy, że długo to trwało, zaczęli się od nich odwracać. Wczoraj na czacie mogliśmy zobaczyć sytuację, w której, jak zobaczycie teraz na screenie, modlili się na czacie. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. Już nie wspomnę o panie, to ty na mnie spojrzałeś. Zarazem śmieszna i komiczna sytuacja, a z drugiej strony według mnie dramatyczna. Bo coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Tym bardziej
za to, co Virtusi dla nas zrobili. Dlatego ja uważam, że niezależnie, czy skończą swoją karierę, czy będą nadal to rozwijać, bo na pewno coś w tym wszystkim będzie, to i tak na zawsze pozostaną legendami. To jest drużyna chyba jaka, nie chcę się pomylić, jedna z niewielu, a może i jedyna, która gra w tak długim czasie razem. Nie ma chyba drugiej drużyny, która by w tym samym składzie rozgrywała spotkanie przez tyle lat. To jest wielki szacunek za to, co oni tak naprawdę byli w stanie zrobić. Na tej imprezie mamy dużo niespodzianek. Mamy na scenie ostatnio bardzo dużo takiej sytuacji, które nas zaskakują. Przecież przypomnijmy, że Quantum Bellator Fire, drużyna, która wcześniej, no, można powiedzieć, grała miksem, potem się stała drużyną, bo pamiętam, co się tam dokładnie działo, i nagle tak rozwinęli się w tak krótkim czasie, że pokonali Virtusów do trzech na majorze. Wszyscy nie wiedzieli, co się dzieje. Spodziewaliśmy się, że to jest tylko przebłysk tego, co może się wydarzyć, no ale nie, że aż taki, który zobaczyliśmy potem w meczu z Cloud do 7, ten ostatni, w meczu Fnatic do 6. No, co prawda z Cloud jeszcze coś było w tej grze, ale to nie to samo. To nie ci sami Virtusi, których widzieliśmy wcześniej. Także bardzo ciężko mi było skomentować tą sytuację. Jeszcze co bym chciał wspomnieć o tym materiale, to jak mi się bardzo nie podoba podejście ludzi do tego tematu. Są ludzie, którzy wspierają do końca, którzy trzymają kciuki za naszą ekipę, ale jest typowe cebulactwo, które potrafi tak jechać po Polakach, że po prostu nie chce się w to wierzyć. Mieli sukcesy, mieli tyle wspólnie rozegranych turniejów i akcji, które po prostu rozwijały to wszystko. I w pewnym momencie, gdy pojawiły się te gorsze chwile, ludzie uciekali, a jak się pojawiały lepsze chwile, to nagle się nawracali. I tak samo wygląda mentalność, jeżeli chodzi o Polaków. AGO Gaming, drużyna, która w niebywałym czasie zdążyła się tak rozwinąć, że jest w stanie grać na poziomie międzynarodowym, nawet z tym czołówką. Jest w stanie dobrze grać, według mnie. Im trzeba tylko troszkę czasu, aby jeszcze tutaj popracowali nad swoimi umiejętnościami, żeby, czy się umiejętności mają, ale żeby tą grę zespołową rozwinąć i przygotować do dalszych turniejów. Czy są w stanie zastąpić przy ewentualnym rozpadzie Virtus Pro polską drużynę najlepszą? Według mnie są w stanie, bo jest to drużyna, która gra niebywale dobrze, ale jest też dużo innych w Polsce drużyn, które się rozwijają. Mamy Pride, mamy różne inne organizacje, mamy Izakobors, mamy Pompetim, mamy Pakty, mamy przecież Steel Esports, Rito, pozdrawiam serdecznie. Mamy mnóstwo organizacji, które rozwijają się w bardzo szybkim tempie. I zobaczcie, że efekty przekładają się, ponieważ kiedyś w Polsce nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, że było aż tyle drużyn na Hell TV. Ja ostatnio miałem przyjemność komentować mnóstwo meczy różnych organizacji. Nie wspomniałem w ogóle o Kinguin, ale oczywiście wiemy, że Kinguin jest już marką, która no jest w jakiś sposób uznawana w Polsce, tak? Teraz były te zmiany, gdzie dwóch zawodników z Portugalii dołączyło do tej ekipy, ale XBeta Invitational wygrali. Także jest na plus według mnie. Zobaczymy, jak to się ułoży. Także podsumowując to, co mówiłem, no bardzo bym chciał, żeby zmieniła się mentalność Polaków co do tego, jakie jest podejście, typu, że jeżeli, o Jezu, przegrywają, jest fatalnie, to od razu ciśniemy tą drużynę mimo tego, co dla nas zrobiła, że są naszymi rodakami. Chciałbym, żeby to się zmieniło, ale społeczeństwo jest, jakie jest. I według mnie, na zakończenie tego materiału, powinniśmy docenić to, co Virtusi dla nas zrobili. Mają teraz kryzys, jaki, szczerze mówiąc, no, jest bolesny. Media mówią same za siebie, że Virtusi rozpadną się. A ja nadal wierzę. Ja nadal wierzę, że coś jeszcze tej drużynie będzie. Czy się uda, czy nie. Czy spróbują jeszcze na tego IEM-a pojechać razem. Że jednak mimo wszystko tego, co zrobili, na zawsze pozostaną w naszych sercach. Bo to, co zrobi dla polskiego e-sportu i dla całego świata, przerasta wszelkie pojęcia. Także nie zapominajcie. Nie zapominajcie o tym, że Virtusi nigdy nie zginą. I co prawda może być to koniec Virtus Pro, ale to może być początek nowej epoki w naszym polskim świecie e-sportu. Być może pojawi się inna, jakaś polska drużyna, która jest w stanie zasłynąć. Jeżeli wiecie, jaka taka drużyna może być, napiszcie w komentarzu. Napiszcie i oceńcie sytuację. Jak według was
wygląda w tej chwili polski e-sport? Jak wygląda sytuacja na scenie? Dlaczego taki kryzys pojawił się w Virtus Pro? I co tak naprawdę mogłoby to przełamać? Także w tym krótkim vlogu bardzo wam dziękuję za uwagę. Myślę, że na tym zakończymy. Jeżeli macie jakieś pytanka, możecie pytać w komentarzach. Także będą się pojawiać częściej te vlogi. Postaram się, żeby to wszystko wyglądało tak, jak i należy. I myślę, że te parę słów ode mnie też coś wam dadzą, że jednak mimo wszystko Virtusi pozostaną w naszych sercach. Więc mordeczki, trzymajcie się, tak jak mówiłem. Jeżeli wam się podobało, zostawcie coś po sobie. I live codziennie o 18-19, jak ktoś chce się pobawić, oraz pobocznie komentuję mecze na Twitchu. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.